Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku i dzisiaj zapraszam Was na odcinek, którego ostatnia edycja pojawiła się wiele lat temu, już nawet nie pamiętam kiedy. I ci, co oglądają mój kanał od wielu lat, będą dobrze pamiętać, że kiedyś przeglądałam Wam tutaj gazety modowe i razem, ja Wam mówiłam, co mi się podoba, co mi się nie podoba, wyciągałam rzeczy z szafy, pokazywałam Wam, co mam. I dwa tygodnie temu wpadła mi w ręce, magazyn Starist i to jest właśnie ta modowa edycja i pomyślałam, że razem go sobie przejrzymy, sprawdzimy, czy ja jestem modna, czy może Wy jesteście modne, czy jesteśmy trendy i pokażę Wam przy okazji zakupy, które zrobiłam ostatnimi czasy, właśnie przygotowując się na sezon jesienno-zimowy. Oczywiście na początku tutaj mamy wiele reklam, zazwyczaj designerów i generalnie już od razu rzuca się w oczy, jakie trendy będą obowiązywały właśnie w zbliżającym się sezonie. I wiecie doskonale o tym, że ja nie jestem osobą, która się specjalizuje w modzie i mam w swojej szafie rzeczy, które noszę od wielu lat i te, które kupiłam teraz, też mam taką dużą nadzieję, że będę mogła z nich korzystać przez wiele, wiele następnych sezonów. Oczywiście mam nadzieję, że mi się tutaj nic nie odmieni, ale w sumie jestem kobietą i wiadomo, że każda z nas zmienia zdanie, prawda? Raz na jakiś czas. Ale wiecie, o co mi chodzi. Ja zazwyczaj staram się koncentrować na takich bardziej klasycznych ubraniach, które będą po prostu mi służyły na dłużej. Ale zdarza się, że w mojej szafie lądują rzeczy, które jeszcze rok temu nie miałyby miejsca. No, tutaj na początku chcę Wam pokazać, jakie powinniśmy mieć najnowsze buty albo torebki. I jeżeli chodzi o buty, to niestety nie widzę nic dla siebie. Może oprócz tych tutaj, ale troszeczkę chyba są za wysokie, jak dla mnie. Te plastikowe też raczej niekoniecznie w moim stylu. Nie mówię, że mi się nie podobają, tylko po prostu ja nie chodzę w obcasach na co dzień i to jest w moim przypadku niepraktyczne rozwiązanie. Jeżeli chodzi o torebki, to tutaj widzicie już też panujące trendy. Ja wolę te bardziej klasyczne chyba wzory, jeżeli chodzi o torebki, ale tutaj widzicie nerki. Ja mam chylak, bardzo jestem zadowolona, noszę bardzo często, co zresztą też będziecie widzieli w przebitkach. Czyli ja torebek raczej tutaj sobie z tych butów nic sobie tutaj raczej nie znajdę, nie będę aż tak trendy. A jeżeli chodzi o paznokcie, słuchajcie, trendy w paznokciach, to na przykład ten mi się najbardziej podoba, bo jest taki najbardziej chyba neutralny i delikatny i nie wiem. Ale ciekawe, czy będzie wyglądał i na krótkich paznokciach, to trzeba by było sobie sprawdzić. Pierwsza strona to bardzo żywe kolory i ja lubię się w czerwieni. Chociaż zimą ona troszeczkę podkreśla też zaczerwienienie moich policzków i nosa, dlaczego trzeba z tym uważać, ale mam jeden czerwony sweter i też powiem Wam szczerze, że marzy mi się czerwony płaszcz i w tamtym roku mama dorwała całkiem fajny w Primarku, nie wiem, czy będzie go w tym roku nosiła, ale czerwony płaszcz to też taki klasyk. Żółć jeszcze kilka lat temu też nie była w mojej liście, na mojej liście zakupowej, ale od kiedy jestem właścicielem Marmoneski z Zary, to naprawdę zmieniło moje zdanie. Może to też jest kwestia tego, że kolor tej kurtki, który mam, po prostu mi pasuje. Następny odcień i też to mi się od razu też bardzo spodobał, spódnice plisowane. Kupiłam sobie dwie. Zaraz pokażę Wam je w kolejnej części filmu. A ten kolor piękny mam też w nim, tym szmaragdzie mam też sweter zielony, który kupiłam w tamtym roku golf z fajnym materiałem i nadal mam zamiar go nosić, także jak znalazł. Jeżeli chodzi o kobalt, to też jeden z moich ulubionych kolorów, ale nie mam w sumie nic w tym odcieniu, tak teraz myślę sobie chyba nie. Może powinnam to zmienić, ale na razie mam zapasy w szafie, także nie będę planowała jakichś zakupów. I fiolet, chyba nic nie mam w kolorze fioletowego. Okej, okay. Pierwsza rzecz to sexiness, czyli bielizna na wybiegu i bluzeczki, które wyglądają jak koszulki nocne. Tak wygląda moja, którą posiadam. Ja kupiłam ją w H&M, to jest ta wersja ze złotą metką premium, chociaż to nie jest niestety jedwabne, tak jak myślałam. I co mi się podoba w tej koszulce, to właśnie jej kolor, bo jest czarna i jeżeli miałabym taką się decydować, to właśnie byłaby to czarna, ewentualnie w takim kremowym kolorze. I ja bardzo lubię ją nosić do mojej plisowanej spódnicy. Bardzo lubię też nosić do sweterków takich narzuconych na siebie. Świetnie wygląda też włożona w dżinsy i to jest właśnie ten maksimum. Na przykład nie wiem, czy zdecydowałabym się na sukienkę w tym stylu. Bluzka to moim zdaniem wystarczy i jesteśmy właśnie sexy, ale też ze smakiem, czyli tak jak lubię. Bluzeczka taka na ramionczkach. Ja kiedyś pokazywałam Wam, kupiłam jedną z, chyba to był firma Morgan i nigdy tamten nie założyłam, bo jednak stwierdziłam, że niezbyt dobrze leży. A co mi się podoba w tej, że ładnie jest tutaj ułożona na biuście i można nałożyć nawet do niej biustonosz i po prostu ta lepiej wygląda w moim przypadku. Kolejny trend, czyli wprowadzenie męskiego charakteru do naszej garderoby. Ubrania są zazwyczaj w tym stylu oversize,
garnitury, kratka. Kiedyś miałam taką marynę, kamizelkę, kto miał taką kamizelkę, się przyznajcie. Większą troszeczkę koszulę i powiem wam szczerze, że ja z tego trendu tak stricte nic nie mam i to też raczej do mnie niezbyt pasuje, ale mówię wam o tym, może wy macie ochotę, może wy znajdziecie tutaj coś sobie, co wam jest bliskie sercu. Kolejny trend, który bardzo mi się podoba, troszeczkę tutaj mi się kojarzy z Teksasem, generalnie kowbojski styl, czyli luźne, przewiewne sukienki, które też możecie nosić właśnie zimą, wystarczy nałożyć rajstopy, do tego jakieś cieplejsze botki, może nie w kowbojskim stylu, ja nadal mam te moje Vagabond czarne, które kupiłam chyba ze 2 sezony temu i nadal uważam, że to jeden z najlepszych wyborów. Muszę wam powiedzieć, że znalazłam też, nie wzięłam ze sobą, ale może tutaj zrobię wam przebitkę zaraz, znalazłam też na szmatach fajne koszulę w kratę i też będzie ładnie wyglądała do jeansów właśnie i jakichkolwiek innych butków i jest fajnie z grubiego takiego materiału, czyli powinno też mi być w niej teoretycznie ciepło. Bardzo podoba mi się też styl, że nakładam do takiej sukienki czy też kurtkę jeansową na przykład, albo też na górę sweter i możemy mieć właśnie kilka kombinacji strojów w jednym. I chyba sukienka, która najbardziej pasuje do tego trendu, czyli takich właśnie sukienek maxi, luźnych, takich opływających, jest ta, którą kupiłam z inspiracji od mojej znajomej na Instagramie, od Tysiu Miętowego, która właśnie miała tą sukienkę. To jest sukienka marki Stradivarius i ja nie spodziewałam się, że uda mi się ją dorwać. Kupiłam ją na eBay, słuchajcie, w rozmiarze S i ona nie wiem ile kosztowała, ja zapłaciłam za nią około 25 funtów. Tak jak mówię, jest to sukienka maxi, ale ta S-ka jest dość obcisła tutaj, słuchajcie, w pasie, także muszę do niej troszeczkę się dopasować, chociaż dam radę ją spiąć, ale jest tak, że jak pójdę na obiad gdzieś, to nie wiem, czy byłabym w stanie ją nałożyć. I co mi się podoba w niej tutaj właśnie, też fajne rękawy i po raz kolejny mogę nałożyć na nią sweter, mogę nałożyć ją z kurtką moją jeansową, mogę nałożyć ją z moją kurtką skórzaną i to jest taki właśnie styl rockowy, ale bardzo kobiecy moim zdaniem i bardzo się cieszę z tego zakupu. Kolejny trend, który tutaj już podejrzewałam wcześniej, to dzikość serca. I ta dzikość serca, słuchajcie, do nas wszędzie tutaj już nadchodzi. I oczywiście tutaj widzimy płaszcze, nie wiem, czy bym się zdecydowała na płaszcz, wam powiem szczerze. Widzimy koszule, sukienki, spódnice, buty. Moje pierwsze dzikie buty kupiłam też chyba ze 3 lata temu. I to są trampki, tenisówki, chyba marki Dune. Przepraszam, nie pamiętam już, ale mówiłam wam o nich jakiś czas temu, pokazywałam je właśnie w filmie. Też lubię w nich chodzić, ale rzeczywiście sprawiają, że moja noga troszeczkę dużo w nich wygląda. Ale jeżeli mówimy o trendzie właśnie panterki, to muszę wam pokazać spódnicę, którą kupiłam w Zarze. Spódnica właśnie w kocie wzory. I nie dość, że ona to jest takie połączenie właśnie kilku trendów. Po pierwsze wzór, po drugie długość midi, po trzecie plisy i ona tak jak gdyby te wszystkie trzy kategorie tik, 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 jest bardzo wygodna, niestety materiał to też nie jest super, bo to jest poliester, ale nie chciałam wydawać zbyt dużo pieniędzy na taką spódnicę z tego względu, że też nie wiedziałam, czy będę właśnie nosić ją przez kilka sezonów. Bardzo wygodna jest, ja mam ją w rozmiarze XS, mam nadzieję, że jeszcze będzie dostępna, kiedy wam dodam ten film i powiem wam szczerze, że jestem zadowolona z niej, chodzę w niej do białej koszulki, do czarnej koszulki, do mojej remoneski, do trampek i wygląda naprawdę ciekawie, dlatego mówię wam o niej i widziałam, że dużo osób też kupiło właśnie sobie takie właśnie delikatne wrzucenie trendu do waszej szafy. I mam jeszcze jedną sukienkę, którą kupiłam i którą pokazywałam też już wam na Instagramie. Ona jest ze sklepu The Other Stories. I po raz kolejny tutaj mamy też te trzy kategorie, czyli długość midi, plisy i też wzór zwierzęcy. W sumie ma bardzo podobny krój tutaj z góry do tej, którą pokazywałam wam przed sekundą, czyli delikatnie związanie na szyi, chociaż nawet jeżeli bym pokazała wam, zostawię wam link na dole do tej sukienki oczywiście i tam dziewczyna, która ma ją na sobie modelka, ma pod spodem golf. Mi się nie podoba, jak tak wygląda właśnie ta sukienka. Ja najbardziej ją lubię nałożyć do jeszcze właśnie odkrytych nóg. Miałam ją do sandałków. Będzie też ładnie wyglądało do zwykłych czarnych botków.
tych między innymi też Vagabond. Fajnie, bo można podkreślić sobie tutaj w pasie. Jeżeli na przykład jesteście fanami luźnych kompletnie wzorów, to możecie po prostu ten pasek zdjąć i po prostu sobie tutaj, wiecie, mieć jako taką sukienkę prawie praktycznie ciążową. Muszę Wam powiedzieć, że ten model sukienki bardzo przypomina mi przeszłość. Nie wiem, czasy, kiedy lata 80., kiedy właśnie taki model sukienki był bardzo modny i też jestem bardzo lubię tą sukienkę i muszę Wam powiedzieć, że ładnie leży i fajnie się w niej czuję. I ma piękny kolor też. To też jest ważne, że zobaczcie, dwa wzory zwierzęce, a kompletnie inny odcień i ten właśnie z The Other Stories mi się bardziej podoba. Kolejna rzecz to torebki, worki. Ja mam dwa worki z marki Whistles, jeden jest w czarnym kolorze, drugi jest w kolorze beżowym, ale nie noszę ich wcześniej, powinna się w sumie chyba ich teraz pozbyć, tak powiem szczerze, z tego względu, że w moim przypadku one są po prostu mało praktyczne, bo niewygodnie mi jest w nich, ale jeżeli chodzi o, i czasami też tak jest, że w zależności od tego, ile tam macie kieszonek w środku, jak łatwo jest dostęp do tej torebki, to też trzeba po prostu wziąć pod uwagę przy jej zakupie, ale podoba mi się, jak wygląda, nie mówię, tak jak mówię, sama jestem właścicielką dwóch i ale nie noszę ich za często. Kolejna to właśnie marynarka. Troszeczkę właśnie w oversize'owym stylu. Może niezbyt dopasowana. W męskim właśnie tutaj po raz kolejny pojawi się męski trend. I mam tutaj właśnie kratkę. Ja nie mam takiej marynarki. I też na razie nie planuję takiej zakupu, muszę Wam powiedzieć. I co mówiłam Wam przed chwilą o tej sukience, czyli sukienka, która tutaj, wiecie, jest rozkoszowana w dół, bez żadnego paska, to jest właśnie przykład takiej sukienki, którą kupiłam zupełnie przypadkiem, ale mówię Wam o tym, że taki też jest właśnie teraz podobno trend. Kolejna rzecz, o której też powiedziałam Wam wcześniej, czyli plisowane spódnice, najlepiej te w długości midi albo maxi. I powiem Wam szczerze, że jak się wchodzi w te spódnice, jak się zawieje wiatr, to taki się czujesz super, kobiece właśnie. Naprawdę, jakbyście były na jakimś wybiegu, prawie jak Marilyn Monroe, prawda? I tutaj macie różne kolory, różne też wzory. Ja tak jak powiedziałam Wam wcześniej, wybrałam to ze względu na ten wzór, a także ze względu na długość. I mam jeszcze jedną. Ta też jest zaryta, jest w kolorze takiego szampańskiego złota. I pomyślałam sobie, że będzie świetnie wyglądała do tej mojej bluzeczki, którą pokazywałam na samym początku, tej bielizniany. I to już mam strój na jakieś Christmas party albo na generalnie na imprezę. Po raz kolejny świetnie leży, fajnie się układa i to jak się człowiek w niej czuje, tak super, z jednej strony dziewczęco, frywolnie i ale też właśnie elegancko, bardzo mi się podoba. Tutaj mamy spodnie, które podkreślają nam talię, ale już jeżeli chodzi o nagawkę, ona troszeczkę się rozszerza i wiecie co, one mi się wydaje, że będą o wiele lepiej wyglądały u dziewczyn, które są wysokie, albo na przykład do szpilek. Ja takich właśnie ubrań i spódów co zawsze na co dzień nie noszę, dlatego ja niestety nie zakupię takich spodni, chociaż nigdy nie wiadomo ze mną, ale raczej chyba nie. Właśnie skończyłam przeglądać magazyn do samego końca i kiedy obserwowałam to, jak dziewczyny modelki wyglądały na sesjach zdjęciowych, generalnie były ubrane w pomieszanie tych trendów, o których Wam powiedziałam wcześniej. Ale jako osoba, która, wiecie, ja lubię też swoje rzeczy tutaj dołożyć 5 groszy, to chcę Wam pokazać, co jeszcze ostatnio kupiłam. I to jest sukienka też ze sklepu The Other Stories, którą widzieliście już też na moim Instagramie. I co mi się w niej podoba, to kwiatowy wzór. I podoba mi się też bardzo w niej długość. I najlepsze jest to, że słuchajcie, ona kosztowała oryginalnie chyba 70 funtów albo 60 funtów. A ja udało mi się ją znaleźć na takiej stronie podobne do eBaya. Ja zapłaciłam za nią 11. I kiedy ja nałożyłam na początku, nie do końca byłam zadowolona, chociaż Gavin powiedział od razu, Aga, super wyglądasz, powinna się zostawić, co? I cieszę się, że posłuchałam męża, bo naprawdę dobrze się w niej czuję i też często w niej chodzę, tak jak zresztą to zauważyliście. Po raz kolejny zimą czarne rajstopy, do tego botki i jestem gotowa do wyjścia, skórzana kurtka albo sweterek na przykład, także można tutaj kombinować z tymi strojami. W mojej szafie brakowało mi też swetra, marzył mi się taki z pięknymi warkoczami, z jakimś fajnym wzorem i przeglądałam strony i dużo takich swetrów jest, dużo też jest ich w Zarze, ale niestety skład jest, pozostawia dużo do życzenia, a ten sweter chciałabym, żeby został ze mną na troszeczkę dłużej, bo to też moim zdaniem taki klasyk i dlatego zdecydowałam się na ten z Nexta. Ma piękne warkocze, już Wam mówię jaki ma skład, też nie jest w 100% idealny, ale to jest 60% bawełna i akryl, 40%. I
Powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o rozmiar, na początku, bo nigdy nie widziałam go w żadnym sklepie stacjonarnym, zamówiłam go przez internet, na początku wzięłam S-kę i był troszeczkę za duży i chociaż to jest taki właśnie oversize'owy fit, to mimo wszystko nie podobało mi się to, jak wyglądał. I XS-ka mam zdaniem o wiele lepiej leży i ja już też się widzę właśnie w tej plisowanej spódnicy na przykład, albo w tej sukience razem z tym swetrem, albo nawet z jeansami czarnymi, jeansowymi, do tego koszula pod spodem i ten sweter na wierzchu. Taki właśnie klasyczny wzór i ten sweter jest bardzo przyjemny. Mam tylko taką cichą nadzieję, że nie będzie mi się jakoś super kosmacił. I to też jest dobre, słuchajcie, jeżeli chodzi o ten sweter, to jego cena, bo kosztował 26 funtów. Przepraszam Wam, że nie mówiłam Wam cen tych ubrań. Ja postaram się odnaleźć te informacje, bo nie pamiętam wszystkiego z głowy, bo niektóre kupiłam już jakiś czas temu. Wybaczcie mi. I jeszcze jedna rzecz, której ceny też nie pamiętam, ale ona musiała się znaleźć tutaj u mnie. To jest sweter, który kupiłam na Zalando. Kupowałam kilka par butów Gawowi i tam oczywiście z boku zawsze pojawiały się polecane sugestie i pojawił się ten sweter. Ja uwielbiam paski, a dlaczego go kupiłam? Bo słuchajcie, skład też jest całkiem przyjemny z tego co pamiętam. Czy tutaj jest cena? Niby kosztował 70 funtów, ale ja na pewno za niego tyle nie zapłaciłam, bo on chyba wtedy był na przecenie. Ale nie mogę znaleźć... Aha, już wiem, to jest, słuchajcie, bawełna z kaszmirem i on rzeczywiście jest niesamowicie przyjemny i bardzo fajnie też moim zdaniem leży i po raz kolejny idealnie mi się sprawdzi jako sweter do pracy czy też taki na co dzień i tak, to tyle, słuchajcie. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy odcinek. Koniecznie dajcie mi znać, czy może Wy zainspirowałyście się tym filmem, a może już wcześniej kupiłyście sobie coś trendy do swojej szafy, a może wygrzebałyście coś z poprzednich lat i odświeżyłyście to. Czekam na Wasze tutaj, słuchajcie, wiadomości. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia, usłyszenia niedługo. Pa, pa!